Dzień dobry, panie Piotrze. Co tam? Dobra, załadujmy grę. Twitchowe premie. Czekam Raci Mejosa. 21.06, to będzie to. Tak, dodałem parę nowych modów w międzyczasie. Dodałem Combat Extended, Doormat, Walllight, Common Sense, Mend and Recycle i Quality Builder. Zobaczymy, czy nam to nie zepsuje gry. Kabunia. Okej. Gra się nie skraszowała, więc może będzie dobrze. Strange Signals. You have intercepted several strange electronic signals nearby. While harmless on their own, such signals are often an indicator of mechanoid activity in the area. Some of the larger mechanoids have heavy armor that will easily deflect all rifle fire. Bezgłowa kobieta says you will need something that can defeat at least 20 mm RHA Molotov cocktails, which can sink into openings and overheat internal components, or EMP weapons, which can destroy their circuitry. Mamy koktajle Molotowa na szczęście. Wow, co tu się dzieje? W ogóle wygląd pistoletu maszynowego się zmienił na Uzi z jakiegoś powodu. Okej. I powinniśmy mieć teraz też możliwość przetwarzania starych ubrań. Zniszczonych ubrań, czy czegoś takiego, no... Recycle apparel. Wszystko, co jest gorsze niż dobre i ma obojętnie jakie hitpointy, rozbieramy z powrotem na podstawowe materiały i musimy zrobić drugi taki ten. Mending kits? Craft mending kits from materials produces enough to restock the mending table. Aha, czyli potrzebujemy mending table jeszcze, powinno nam coś takiego dodać. Albo musimy to wynaleźć. Mending. Your faction tech level is neolithic. Mending workbench. Workbench equipped with all the tools required to mend and repair damaged items. Requires power and consumes mending kits. Mending kits can be made in the tailoring benches. Okay. Czyli to wymaga prądu. I na tej stacji można naprawiać zepsute przedmioty. No to po wynalezieniu dywanów na pewno będziemy wynajdywać to. Co tam, panie Piotrze? Czemu się nie odzywasz?
Mięs ma problem psychiczny, czemu? Nie. Bo w trakcie dnia nie śpi. Teraz, kiedy nasi koloniści będą gdzieś chodzić, to przy okazji będą też sprzątać, więc powinno być trochę więcej urozmaiceń. Nie wiem, jak można grać w pokera samemu i widzę, że Mejos ma dwa asy. W FS grasz na... O, na PS4. Farming Simulator. Aha. No, tak jak właśnie najemnik to robi. Przyniósł sobie żarcie, ale zanim zacznie gotować, najpierw posprzątał. To się przyda. Ty robisz parki, bardzo dobrze, przydadzą się nam. Bezgłowa kobieta przynosi ubrania, czy tam płótno. Dobrze. W naszej lodówce jest już minus, więc możemy zacząć polować na pierdyliard różnych zwierząt. Mamy alpaki. O, kolejny warg. Okej, okay, spróbujmy. Oswoić tego warga, może się nam uda. Resztę jakieś jeleni saren upolować, proszę. Jak również, czego mamy najwięcej? Najwięcej mamy płótna, więc powinniśmy zrobić... Czym to będzie? Furniture? Nie, structure? Też nie. Misk? Misk, dormat. O, to musi być zrobione ze skóry, co? Okej. Okay. Do jakiej skóry mamy najwięcej? Plain leather, albo... Light leather. Zróbmy je z plain leather. Przed każdym wejściem do naszej głównej siedziby zrobimy tą wycieraczkę do nóg. Oczywiście powinienem je jeszcze dobrze poustawiać. Przed wejściami do ich pokojów też powinni mieć. Nie będą wtedy tak roznosić brudu wszędzie dookoła. Wow, Gertrudzie się za pierwszym razem udało oswoić warga. Czyli mamy kolejnego warga. No ale potrzebujemy imienia dla jednego husky. I potrzebujemy też imię dla kolejnego warga. Walk Frenzy Tokusaka. Tokusaka pracuje szybciej przez 8 dni. Czy to znaczy, że będzie szybciej też wynajdywał? Chyba będzie nam potrzebny trzeci klimatyzator, ale może nie w tym. Nie teraz, gdy jutro zaczyna się zima.
pamiętasz, Zuko jest twój. Na razie jest przypisany do Blotka. Dajmy go Piotrukowi. Natomiast warg ma być Iro. Ile on ma lat? 7? Całkiem młody. Jakie mamy szanse zrekrutowania tej całej Choco? Choco Kadue. No, najpierw jeszcze musimy 6 rezystancji jej obniżyć. Zrobimy dwie lampy naścienne, jedną tu, drugą tu. Do tej potrzeba prąd pociągnąć jeszcze. Okej, okay, skończyliśmy wynajdować te dywany, więc wynajdźmy teraz ten stół do naprawienia przedmiotów i zamieńmy podłogi w naszych sypialniach na dywany. Wy będziecie mieli czerwony dywan, tu będzie zielony dywan, tu będzie niebieski dywan. Będzie kremowy dywan i czarny dywan, ciemny dywan i powtórka, znowu czerwony dywan, zielony dywan, niebieski dywan i kremowy dywan tutaj. To oznacza, że będziemy mieli z powrotem bardzo dużo sandstone'a chyba, tak? No tutaj są sandstone'owe płytki, więc możemy zrobić te sandstone'owe płytki w naszej jadalni, co ma lepszy wygląd. Drewniana podłoga nie ma w ogóle wyglądu, a sandstone'owe płytki mają... wygląd jeden, a granitowe... Marble 1, granit 1, czyli płytki zawsze, najlepsza podłoga jaką mamy to jest to, dywan ma pewnie, nie, też piękność 1, de facto. Super Trump urodziła, więc mamy kolejną alpakę jeszcze teraz do nazwania. To oznacza, że potrzebujemy więcej łóżek dla zwierząt. Będziemy im tu musieli zrobić ognisko. Albo dwie pochodnie. Żeby im ogrzać to. Pochodnie też dają temperaturę, a nie trzeba ich uzupełniać tak często jak ognisko.
Piotrek dalej robi parki, dobrze. Blodek i Gertruda grają w karty, pokera konkretnie. W sumie to ognisko nam już jest niepotrzebne, bo możemy teraz dekonstruować zużyte przedmioty na tym stole. Zaczyna się robić zimno, dobra. W takim razie assign. Wszyscy mają póki co zimę, tak? Więc czemu nadal noszą zbroję? Nie ma parek do założenia? Jeszcze polujesz, Gertruda, o tej porze? Jest 24. Czemu jeszcze cię nie ma w łóżku? Za punkt honoru sobie obrałeś upolować tą alpakę. No. Budowa muru idzie pełną parą, kurde. Mamy praktycznie 3/4 skończone. Można tak nawet powiedzieć. 2/3 może. Jak dojdziemy tutaj, to będzie 3/4. Cóż to? Telefon się odzywa, ale żadnego powiadomienia. Dobra, został tylko Mayos i Gertruda, która niesie... Reloading revolver? Co? A no tak, bo teraz bronie mają te konkretną ilość tak jakby amunicji w danej broni i kiedy ona się skończy, muszą ją przeładować. To się tyczy nie tylko nas, ale też i przeciwników. Dobra, buduj sobie, Mayos. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. I skończyły się nam... A nie, mamy sandstone'owe bloki. To będziesz konstruował dalej. Już jest minus 1 na dworze. Jak to wygląda z tobą? Dajesz radę przy minus 10 jeszcze nawet, okej. Okay. Czyli póki co nie będziesz zmieniać swojego... ubioru, znając życie. A ci, co mają parki, do minus 46. To spokojnie. Czemu zwierzęta śpią na dworze zamiast w swoich łóżkach?
W sumie ten pokoik tutaj to na razie nam nie będzie służyć do niczego. Chyba, że tam zrobimy magazyn na meble albo na ciała mechanoidów, takie pierdoły, żeby nie leżały tutaj w lodówce, bo one w lodówce leżeć nie muszą. Tak samo jak meble. O, Piotrek bił 14 crafting. Tworząc parkę. Jaki masz poziom? Jesteś mistrzem. Master. Wygląda na to, że będzie nam potrzebny drugi Chemfuel generator, bo ten jeden nie jest w stanie zapełnić tych baterii. Teraz robisz spodnie. No dobrze. Przydałby się ktoś do robienia cegieł. Ktoś jeszcze jest crafterem? Piotrek w pełen pierwszej kolejności, druga jest bezgłowa kobieta. Co robi bezgłowa kobieta? Nosi. Noszenie masz wyżej niż craftowanie? Rzeczywiście. Mając się przechadza. Jak na zimę 7 stopni, to nie tak kurde zimno. Ale to dopiero pierwszy dzień. Nasza druga zima. Drugi rok niedługo minie w tej kolonii. Prawie jak kolonia karna. Właśnie, jak tam ambrozja zdążyła urosnąć? Nie zdążyła. Ale i tak zbierzemy, co się da z niej. Bartek jest dalej naćpany ambrozją. Ma masywną tolerancję. Właśnie, jest już uzależniony od ambrozji? Wygląda na to, że nie. O dziwo. Który ona ma poziom? 11 bodajże.
Tak, prawie 11,5. No właśnie, jest zima, czy my pozwalamy zwierzętom wchodzić do... Mięsożercom pozwalamy wchodzić. Tu jeszcze jest trawa, gdzie nie gdzie. Jeszcze nie pomarła cała trawa, więc roślinożercy też póki co nie muszą jeszcze wchodzić tutaj, żeby siano zjadać. Ale jak zaczną, to będziemy musieli wszystkie zwierzęta roślinożerne przełączyć na zwierzęta mięsożerne chwilowo, żeby miały dostęp do naszej lodówki z jedzeniem. Co ty będziesz tworzyć z... Czemu robisz spodnie? Aha. No tak. Spodnie robisz z tego. Z wełny. Znaczy z wełny, z bawełny. Która tutaj jest płótnem. No, chyba wolałbym, żebyś zrobił cegły, aczkolwiek ubrania są chyba ważniejsze w zimę. Mimo, że nie jest tak zimno, bo jest 11 stopni na dworze. Animal starvation. Czemu Kaido głoduje? Czemu nie pójdziesz i czegoś nie zjesz, Kaido? No tak? Co no tak? Masz wstęp do naszej spiżarni. No, a ty nie powinieneś tędy chodzić. Jednak masz wyjebane. A, bo ty podążasz pewnie za Gertrudą. Bumalop się oswoił. Okej, okay. To jest samiec, a my mamy samicę chyba, nie? Tak. Więc jeszcze potrzebujemy imię dla samca Bumalopa. Może będziemy mieli więcej Bumalopów. Pik miałbyś chyba od najemnika, nie? Jak tam polowanie? Żółwie też możecie upolować czerwonego. Lisa, zające, świnki morskie.
Jest w miarę jasno w tej lodówce. Nie jakoś super jasno. Nie skończyłeś spodni, co? Masz jeszcze 6 spodni do zrobienia, 5 oprócz tych jednych. Potem jedna koszula, 6 czapek i później dopiero zajmiesz się rozbieraniem zużytych ubrań. No, próbujesz rekrutować Choco. Na ile redukujesz jej? 2-4, pewnie koło 0 coś. 0,9 pewnie jej zostanie, albo 1,1. Byłaby warta 1700 dolców, czyli srebra jako niewolnik, co? 0,5 jej zostało, nice! Nie lubi mężczyzn i jest piękna. I w sumie jedyne, czym się lubi zajmować, to konstrukcja. No ale kolejny konstruktor by był spoko. Mając w końcu zaczynasz robić te wycieraczki do nóg. Do butów. Do nóg. Budowlanie jest potrzebna rzecz. Masterwork? Serio? Zrobiłeś mistrzowską wycieraczkę do nóg. Ma 5... Piękna. Kolejna baba, co mężczyzn nie lubi. No, wszystkie nasze kobiety nie lubią mężczyzn, no to wychodzi. No, czemu bezgłowa kobieta nie ma pracy przypisanej tutaj? Ani rekreacji. Ups! Kogo lubisz, Mejos, że zacząłeś mu podłogę wymieniać? A! Sobie zacząłeś podłogę wymieniać, okej! Okay. To ma sens! O! Nie odzyskuje się... płytek, czyli... co, on kładzie ten dywan na te płytki? Może. Okej, już jest minus 3 na dworze. Wy wytrzymujecie. Ty wytrzymujesz tylko od 3, ty 0, ty minus 1, ty minus 9. Maja z jakiegoś powodu minus 10 wytrzymuje w tej swojej zbroi płytowej. Więc Bartek musi założyć tą parkę. Bezgłowa kobieta. Nie wiem, czemu oni
nie zrobili tego, mimo że wszyscy są przypisani do ubioru zima. A w zimie mają zakaz noszenia zbroi. Ty wiedziałeś, że ja najpierw sobie zrobię tę podłogę od początku? No widzisz. Zużyjemy trochę tego naszego płótna, którego mamy 3700 jednostek. Może kazałeś im to założyć, bo jak się okazało, bo jak się kazało, to oni sami nie zdejmą. No kazałem im zbroję założyć, bo sami zbroi nie zakładają. A nie, zdejmujesz podłogę najpierw, okej. Okay. Czyli będziemy mieli płytki, znaczy te cegły na dokończenie tego muru. Dobrze, no to w takim razie muszę wszystkim poza Mejos. Mejos z jakiegoś powodu wytrzymuje mi do minus 10. A, bo on pod swoim hełmem nosi czapkę. Nie wiem, jak to zrobiłeś, Mejos, ale jesteś niezły. Okej. Okay. Czyli rozumiem, po swoim pokoju będziesz robić pokój Tokusaki. No to by miało sens. Szukam, gdzie jest nasz pies Kaido i nie umiem go znaleźć. Jest kamień. No, w końcu... Nie. Je! Śpisz w naszej lodówce razem z Nysą. Za ciepło wam, że śpicie, kurde, przy minus 10? Okej, okay, obniżyliśmy niechęć do dołączenia Choco do zera. Następna próba, będziesz mieć 100% szans na to, że ona do nas dołączy, czyli przy następnej próbie rekrutacji mamy nowego członka kolonii, Choco. Dobra, Bartek, ubieraj tą...
Inventory is full. A, musisz zdjąć zbroję, tak? Trochę to trwa. Teraz jak zjesz, to powinieneś iść ubrać się jakąś parkę. Teraz wytrzymujesz przy minus 30, dobrze. Następna jest kobieta, którą parkę ty byś chciała. Tą powiedzmy. Dobra, podejdź. Podejdź tu. Zdejmij zbroję. Powiedziałem, zdejmij zbroję, tak? Czemu nie może? Nie możesz nosić parki i tribal wear? Interesujące. Ubierz spodnie w takim razie. Musimy poczekać, aż Piotrek skończy robić spodnie, chociaż nie, już jedne spodnie zrobił. Musi dokończyć te spodnie, a później musi zrobić dwie koszule. Bo tą czoko też trzeba ubrać, bo ona na razie na golasa paraduje. Możesz już się zająć, czym tam chcesz. Kamil, ty masz spodnie i koszulę, więc możesz parkę nosić. Co robisz? Zdejmujesz podłogę. Chodź tutaj. Kamil w ogóle ma tarczę przy sobie, znaczy na sobie. Zdejmuj zbroję. Nagle możesz ubrać parkę. O co tu chodzi? Czemu wcześniej nie mogła? Nie wiem, ale... W takim razie ubierze ją sam.
O, w końcu będziemy mieli przejście dookoła naszej bazy. Jeszcze nie skończyliście tego żelaza wydobywać. Psychotic drone medium male. Okej, okay, czyli wszyscy faceci w kolonii mają minus co? Minus ile do zadowolenia? Minus 22. Uff. I nagle idziesz ubrać tą parkę. Mejos skończył robić dywan u Tokusaki, zanim zrobił to u siebie. Jaki szlachetny. Mleczarnię urodziła. Czyli mamy jeszcze kolejną... Kolejny Mufalo. We have struck compacted machinery. O! Czy z tego compacted machinery wypadają komponenty? Chyba tak. Jakie ty masz mining? 6. Może na razie nie kop tego. Bo wiem, że jak się ma zbyt słaby mining, kopanie, to można zdupczyć i nie wypadną komponenty. To jest naszym głównym kopaczem. Niby Mejos, ale... skill ma gorszy. Okej, okay. Wygląda na to, że Piotrek... najemnik, macie po 6. Umiejętność 6 to jest maksimum u nas, więc kopcie. Myślałem, że mamy kogoś lepszego. Jak na zimę 11 stopni, nie jest źle, kurde. Co jest potrzebne w ogóle do robienia tych mending kits? ...45 stali i 30 tekstyliów. Nie są za tanie. No. Rekrutujesz Choco? Czy ci się nie uda? Udało ci się. Mamy nowego rekruta, Choco. Okej. Trzeba jej przypisać... co ma robić. Czemu ludzie nie mają zaznaczonego firefight? Będzie naszym drugim głównym konstruktorem. Siemka. Głównym artystą. Siemka Koksu 630. Witam, znalazłem cię, bo szukałeś polskiego Rimworlda. No witam.
Nie żebym był jakiś super zajebisty w te klocki, ale zapraszam. W drugiej kolejności możesz nosić, sprzątać i kopać. Okej, teraz trzeba zrobić ci... Ty nie jesteś żadnym nocnym markiem ani nic takiego, nie? Nie, okej. Czyli masz taki sam rozkład dnia jak wszyscy. 2 godziny rekreacji tu, 2 godziny rekreacji tu i praca przez całą resztę dnia. Teraz ubrania. Zima. Czemu ona ma większy ten przycisk zima niż reszta? No w sumie, jeżeli chcesz, to możemy nazwać Choco tobą. Również jeżeli chcesz, możesz wpadać na mojego Discorda. Może nie jestem tam dostępny non-stop, ale bardzo często da się ze mną pogadać na jakikolwiek temat cię interesuje. Tak, na mój kanał na YouTubie wrzucam zapisy ze streamów. Jeżeli cię jakiś stream ominie, to po jakimś czasie się tam też pojawi. Nazwa mojego kanału na YouTubie jest taka sama jak na Twitchu, Mejos007. Bierzesz się dzisiaj? Nie, zanim się rozchorujesz na hipotermię, ubierz spodnie. Później tą zużytą koszulę, bo Piotrek jeszcze chyba nie zaczął robić kolejnych koszul. Tak, teraz chyba będziesz robić koszulę. Teraz dopiero robisz koszulę. Niedługo będziesz miała swoją... zużytą koszulę. Teraz jeszcze parkę ci trzeba znaleźć. Zostały 2. Ta jest okropna, ta jest dobra. Założysz sobie tą póki co. Jak zrekrutuję jakiegoś chłopa, to nazwij go Nikos. Możemy ją nazwać Nikosia po prostu. Gdzie to się robiło? Social? Bio? Bio. Czemu on jest farmerem, no tak? A, bo jako jej praca, gdy osiągnęła dorosłość, była farmerem. Dziwne, że nie odbiło się to na jej umiejętnościach wsadzenia roślin.
W sumie musisz zrobić tych koszul 3. Bo bezgłowa kobieta potrzebuje też wymienić swoją przepaskę plemienną na spodnie i koszulę. Zrobiłeś już tą koszulę? Nie, bo dalej są 3, nie? Tak. No, w kręgle grają i w karty grają. Nikosia i Tokusaka. My jest powiedzieć mojego Discorda, a w komunizmie wszystko jest wspólne. Tak, naszego Discorda. Ktoś się przechadza przez nasz teren. Oni są neutralni w stosunku do nas. Ciekawe jak zareaguje na ten cmentarz tutaj. Cmentarz. Po prostu obornik, gdzie ciała sobie gniją. Gdzie nie przejął się specjalnie. A, Nikosia, ty nie masz gdzie spać, no tak. Ups! Wstawaj! Możesz iść do swojego łóżka. Zapomniałem przerobić ten pokój z celi więziennej na jej pokój. Zbuduj krematorium. Musimy je najpierw wynaleźć, bo jeszcze nie mamy. Bo my zaczynaliśmy jako plemię. Więc nasze technologie, które mamy odkryte, to to, co tu widzisz. Ledwo co odkryliśmy elektryczność. Zmienimy Gertrudy, bo trochę ci się ta nazwa przejadła. Na Grażynę zmień. Widzę, Mejus, że nie zamierzasz skończyć dywanu w swoim pokoju, tylko będziesz robić dywany wszędzie indziej. No cóż. Może Julka, Agata, Paulina? Nie no, zostawimy ją sobie jako Gertruda, bo mamy jeszcze jednego kolonistę, kogoś z widzów. Piotrek będzie teraz pracować szybciej przez 8 dni, okej? Okay. W trakcie snu dostałeś natchnienia do pracy. W trakcie snu dostajesz natchnienia, żeby pracować szybciej. Dobry jesteś, Piotrek. To był sen. Co? Chyba powinniśmy zacząć dodawać te stoliki nocne i komody do naszych pokoi. I będziemy je robić może z marmuru, bo z marmuru powinny mieć najlepsze, że się tak wyrażę, te bonusy do piękna.
8 razy 3 240, czyli połowa. To 50. Fuch. Bezgłowa kobieta i Blodek mają romans. Mejos wszedł i w międzyczasie kładzie dywan. Musiałeś im przeszkadzać? Damn Jesus. I to stąd. No ja za może odzyskam moderatora na Discordzie. Wow, widzę, Mejos jest niezłym podglądaczem, bo teraz podgląda Piotrka i Gertrudę. Zresztą Nikosia też. Pamiętasz, jaka była umowa? Poręczyłeś za Kamila. Wiedziałeś, jakie będą konsekwencje tego, jeżeli on zaś coś wywinie, więc musisz teraz do 17 się obyć bez moda. Czy my mamy tylko jednego łowcę? Tak, tylko Gertrudę. Blodek, może awansujesz też na łowcę? Piotrek jest zajęty póki co kraftowaniem, niech tak będzie. Mamy dosyć dużo zwierząt w kolejce do upolowania, więc pozwólmy. Nysa urodziła. I czy ona urodziła dwóch? Tak! Dwie samiczki. Czyli mamy kolejne dwa wargi. Damn Jesus, hodowla wargów się nam robi tu w kolonii. To dobrze, to dobrze. To oznacza, że potrzebujemy teraz imię dla Huskiego. Dwóch wargów, alpaki, bumalopa i mufalo. Co tam, kłapouchy, żyjesz jeszcze? Na to wygląda. Jakie to ma piękno. 10! Nice. Slightly impressive bedroom. Koksu nadaj imię, ale komu? A, w sensie, że on ma wybrać sobie imię. Okej. Okay. Ja cię zrozumiałem, że mam nadać imię koksu któremuś ze zwierząt. Tak długo się buduje, kurde, marmurowy stoliczek nocny? Serio? Ty naprawdę nazywasz się Nikoś. Fajne imię. Excellent! To ma 15 beauty. Musisz iść do sklepu, wrócisz na stream za 10 minut. Spoko. Łapaj suba.
Akurat jak on poszedł, to się nie dowie. Dowie się, jak wróci. Będziesz zaskoczony, że ma literkę M. Znaczy, ten znaczek M przy swoim niku. Taka mało mroźna ta zima, 6 stopni, kurde. Dopiero pierwszą koszulę skończyłeś? Okej, gdzie jesteś, Nikosia? Ty w sumie powinnaś mieć zakaz noszenia broni, bo nie jesteś... Chociaż w sumie do jakiej kategorii broni należy Mołotow? Ranged weapons. Aha. Czyli raczej nie powinniśmy jej tego dawać, bo nigdy z niego nie trafi. W każdym bądź razie wymień sobie tą swoją zniszczoną koszulę z Mega Slotha na tą trochę lepszą koszulę. Jak skończysz kłaść ten segment podłogi. Spodnie masz dobre, okej. Teraz bezgłowa kobieta też potrzebuje. W sumie tu jest koszula dla ciebie. Bezgłowa kobieta, chodź tu. Ubieraj tą koszulę. I te spodnie. I pozbędziesz się przepaski plemiennej. Czy ktoś jeszcze będzie nosić przepaskę plemienną w takim wypadku? Mejos jeszcze nosi przepaskę plemienną. Czyli dla Mejosa jeszcze trzeba zrobić koszulę i spodnie. Okej, odkryliśmy ten stół do naprawiania przedmiotów. Póki co nam jest niepotrzebny. Kamil zrobił to dlatego, że na chess.com obniżyłeś mu ranking o ponad 100 w szachach, pokonując go. The fuck? Co teraz? Sterylne materiały. Albo stół mechaniczny. To nam pozwoli zacząć robić bronię, tak. Zacznijmy od stołu mechanicznego. No, dzięki Nysa, że niesiesz dla nas te Chemfuel. Jak tam nasze baterie? Już są pełne w połowie, okej. Okay. Skończyłeś robić koszulę, dobrze. Znaczy, że Mejos może też w końcu przestać nosić. Tą przepaskę plemienną i możemy wszystkie przepaski plemienne przerobić w takim razie. Płytki sterylne są ze stali i srebra. Przyspieszają badania i są potrzebne do kuchni i szpitala. W ogóle czemu nie mamy szpitala? Bo mamy pojedyncze łóżka i każdy ma swoje łóżko.
5 stali, 5 srebra na jeden blok jest potrzebne. Okej. Okay. Jak wynajdziemy w końcu te sterylne bloki, to zrobimy szpital. Może gdzieś tu. Zrobimy skrzydło szpitalne. Parę łóżek. Szafki na medykamenty. Teraz robisz czapki, teraz robisz czapki. Zrobiłeś czapkę, po czym od razu ją ubrałeś. Okej. No, dwa komponenty wypadają z jednego tego compacted machinery. Nice. Ile mamy komponentów w takim razie? 16. Masterwork. Zrobiłeś mistrzowską czapkę. Brawo ty. Gdzie oni kładą tę podłogę? Nie widzę ich. A tutaj, kurde, ślepy jestem. Mogą wypaść nawet 4, jeżeli masz międzyplanetarnego górnika. Aha. Cóż to się dzieje? Gdzieś się pali. O, kończymy budować nasz mur obronny. Jej! Będziemy ogrodzeni. Nie żeby to było jakiś... Nie żeby to był jakiś super bonus, ale zawsze coś. Czy ja ten generator mogę wyłączyć? Mogę, okej. Okay. Jak nam się baterie naładują do pełna, to wyłączymy generator. I będziemy używać tylko tą energię z baterii. Skończyłeś czapki. Teraz powinieneś rozkładać te zepsute, znaczy ubrania, nie tyle zepsute, co właśnie, ja to muszę zdublować tak jakby. Bo oprócz tego, że masz niszczyć te ubrania, które są złe, od tej okropnej do normalnej wytrzymałości, to jeszcze masz robić od normalnej do legendarnej, ale te, które mają mniej niż 50 punktów wytrzymałości. Recycling, pięknie. Ciekawe, jak długo to zajmuje. O, bardzo szybko widzę. Wróciłeś? Witaj, Koksu. Z powrotem. W sumie moglibyśmy zupgrade'ować ten
twój stół roboczy do elektrycznego stołu roboczego, do elektrycznego stołu krawieckiego. No to chyba jeszcze przyspiesza. Pracę. Tylko nie wiem, ile energii zużywa. Ile on energii potrzebuje? 120 watów? Gratuluję suba. Jak coś na Discordzie napiszesz raport. O, Koksu dołączył do serwera. Witaj, Koksu. Dobra. Ulepszmy w takim razie to do elektrycznego stołka. Pytanie, czy ja będę musiał tutaj wszystkie te zadania na nowo dodawać, czy nie? Byłeś w sklepie i kupiłeś jakiś sos Ghost Pepper, bardzo ostry. Będziesz obczajał, czy ser jest taki ostry. Jeżeli jest naprawdę z tej duchowej papryki Ghost Pepper, to będzie piekielnie ostry, bo to jest jedna z najostrzejszych papryk na świecie. Ja też lubię na ostro jeść. W sumie mamy elektryczne krematorium. Ale czy mi jest potrzebne to krematorium? Koksu, możesz nazwać jakieś zwierzę, bo dałeś, bo Piotrek odebrał punkty honoru za ciebie, tak jakby. Tak. O, Noach się z kimś bił. Co się stało? No nie. Wszedł pod celownik Gertrudy. No cóż. Czasami się tak zdarza. Mamy do nazwania Huskiego. Samicę. Mamy do nazwania dwie samice wargów, mamy do nazwania samca alpaki, samca bumalopa i samca mufalo. Jak nazwać zwierzę jakoś memicznie? Lol, dwa razy ci napisało. Co ci dwa razy napisało? Ja widzę tylko jedną twoją wiadomość w czacie. U siebie masz swoje wiadomości podwojone, nie wiesz czemu. What the fuck? Nie wiem. U mnie wygląda normalnie. Okej. Okay. Na Discordzie gdzieś wyślesz. Co wyślesz na Discordzie? Możemy przestać robić tylko te sandstone'owe płytki. Możemy zacząć robić jakiekolwiek płytki. Psychotic ship. A large piece of an ancient ship has crashed nearby. Your colonists can feel it in the back of their mind. Exhorting unspeakable acts. It must have an onboard machine persona with psychic projection ability, and this persona is not friendly. Destroy it as soon as possible, but beware, it will probably defend itself.
4 Scytery. Okej, okay, pora zrobić save'a. Zwołać pospolite ruszenie i zobaczyć, czy uda nam się to przeżyć. Coś wysłałeś na Discordzie. Bo dwa razy ci napisało XDXD, nie masz swojej wiadomości, nie wiesz. No, the fuck? U ciebie też tak jest czasami. Ty ogólnie używasz Twitcha od mniej niż miesiąca, więc nie wiesz. Ho. Rozwalimy ich, wystrzelamy, wiem. Taki mam zamiar. Wszyscy oprócz Nikosi idą. W sumie Nikosia, bierz koktajle Mołotowa. I lecimy na nich. Wszyscy? Wszyscy. Okej. Okay. Idziemy. Zróbmy save'a jeszcze raz, żeby nie musieć za każdym razem Nikosi kazać podnosić tego koktajla Mołotowa. Kosiarze, póki się ją nie zbliżą, nie są groźni. Ogólnie otwarłeś ten sos, jebie po nosie, zjadłeś sobie z nim na czosa i jest ostry, ale zażarłeś ostrzejsze rzeczy, chyba że tak bardzo lubisz ostry, że masz zjebane uczucie ostrości. Może tak być, bo ja też już mogę sos tabasco wpierdzielać łyżeczkami, tak jakby to był, nie wiem, sos czoskowy. Dobra, zacznijmy od tego, że podejdziemy tu. Na razie nie strzelać, zobaczymy, bo tutaj już może będą oni w zasięgu. Koksu, może ty Mejosa namówisz? Wiem, że obiecałeś, ale to smutne, że już go nie mam. Jeszcze jedno. Jak nazywasz zwierzę? Stefan. Okej. Okay. Do jakiego zwierzęcia mi najbardziej Stefan pasuje? Może alpaka? Nazwijmy alpakę Stefan. Od blotka się zaczynają osoby, które mają bronie dystansowe. Mejos i ci mają bronie do walki w zwarciu. Dobra, w takim razie Bartek, Bezgłowa, Kamil i Mejos staną tak. Tu, tu, tu i tu. I teraz, żeby oni byli w zasięgu. O Boże, ten machine pistol ma taki słaby zasięg, że to jest masakra. Dobra. To Blodek i... Kto jeszcze? Najemnik? Nie, najemnik ma... Incendiary Rally Launcher. To najemnik się w ogóle powinien trzymać z tyłu. Gertruda ma rewolwer. To będzie tu. Piotrek ma LMG, to ty też masz zajebisty zasięg. Może stać trochę dalej. To Kusaka ma łuk. Powinniśmy ci znaleźć. Powinieneś, zanim tu przyszedłeś, powinieneś sobie założyć jeden z tych naszych normalnych pistoletów maszynowych. Bo wątpię, że łuk zrobi cokolwiek przeciwko nim. Więc będziesz się trzymać z tyłu, raczej się nam nie przydasz. A Nikosia, jaki jest zasięg rzutu? O Boże, bardzo mały. To też się trzymaj raczej z tyłu. I zacznijmy od tego, że najemnik strzeli... Nie najemnik, tak, najemnik strzeli z tej rakiety zapalającej.
Wszyscy są na miejscach? Nie, Kamil jeszcze idzie na swoje miejsce. Okej, okay, kolejny save. Nie trafisz go? Okej. Od teraz wszyscy mogą atakować, znaczy strzelać bez rozkazu. No właśnie, tego się obawiałem. Dobra, wczytujemy. Dlatego nie chcę, żeby on stał za blisko naszej głównej linii. Oni nie uciekną od okolic statku jak coś. Chyba, że będziesz tutaj. No strzelaj. Ty Nikosia, idź obok najemnika. Przestań strzelać. Czemu wy nie strzelacie, jeżeli nikt do niego? Piotrek właśnie zastrzelił Fenrira. Nie. Zwierzęta musimy wysłać do tego. Bo to jest najbardziej bezsensowne. Te zwierzęta powinny się trzymać za nami, a nie biegać przed nami. Ogłuszył? Nie, miał 2 czy 3 godziny życia jeszcze tylko. Dobra, powtórka. Ty idziesz tu, Nikosia, jak też od razu idzie tu. Zwierzęta niech przestaną za nami podążać. Uciekajcie stąd. I zróbmy to tak, żeby ktoś ich jednak tutaj pilnował. Mejos i Kamil będą tutaj, a bezgłowa kobieta i Bartek będą tutaj.
tak żeby było po dwóch atakujących melee z każdej strony. I Piotrek chyba powinien być... Właśnie dlatego chciałem dać ten LMG komuś, kto się potrafi nim posługiwać. Na przykład Blotkowi albo komuś innemu. Chyba to zrobię, bo boję się, że Piotrek nas wszystkich tutaj powystrzela. No ale nic. Teraz zróbmy save'a. Jeszcze raz. Dajesz najemnik. Strzelaj. Dałeś twojej matce na czosa z tym Ghost Pepper i wychlała całą kolę dwulitrową. Gazowane to nie jest zbyt dobre przeciwko temu. No właśnie. Rzeczy ostre. Pomóż im. Ty strzelaj tu. Okej. Idź tu. Już nie. Nie, zostań tu, gdzie jesteś. Możesz spróbować jeszcze strzelić w niego. Czemu Blodek? Przeładuj, kurde. Nie! Coś ty zrobił! Jak dobrze, że on misnął. Brać go. Pomóż tu. Ty też. Wy przestańcie strzelać. Bo traficie naszych. Chyba nie damy rady bez strzelania, co? Dwóch zginęło. Okej. Czyli nie damy rady bez strzelania. To ciekawe. Piotrek, teraz zastrzeliłeś Blotka. Nie, wyrzucasz te LMG i Blodek je przejmuje. Za bardzo odpudłujesz z niego.
Ewentualnie przeniesiemy cię tutaj, żeby nikt nie stał na twojej linii strzału. Może to ich uchroni od twoim kuźwa zajebiście celnym okiem. Boże, gdzie ty strzelasz? Okej. Ratować go. Daliśmy radę. Okej. Teraz pytanie, jeszcze musimy zniszczyć ten statek, nie? Więc wracajcie na pozycję, bo prawdopodobnie będzie powtórka z rozgrywki. Ty podejdź tutaj i strzel w ten statek. Boże. Myślałby kto, że wyrzutnią rakiet będziemy w stanie to zniszczyć łatwo, szybko i przyjemnie. Ej, jeden z tych sajterów żyje! Dobić go. Critical hit, critical hit! Critical hit, 3 kryty pod rząd, the fuck? Na części go rozbierz? Wszystkich możemy rozebrać na części, ale musielibyśmy mieć machining table, nie? Nie możemy go rozebrać tak po prostu. A te machining dopiero odkrywamy, więc nie mamy jak ich jeszcze porozbierać. Ale statek? Jak go mam rozebrać na części? Mam dwie jakieś opcje, które prawdopodobnie są dostępne tylko i wyłącznie dlatego, że mam ten tryb deweloperski załączony.
Mogę go tylko zniszczyć, ale nic z niego nie wylezie. No to w sumie reszta z was może wracać do domów. Majos jak się zajmie tym ostatnim syterem. Wiesz co? Też wracaj do domu. Piotrek, nie strzelaj. Teraz wykończ tego sytera. Serio, tą rakietą to my zadajemy jeden obrażeń, najemnik. Wydupiej stąd, nie jesteś tu już potrzebny. Piotrek zadaje, jedynie Piotrek zadaje jakieś obrażenia temu cholerstwu z jakiegoś powodu. Okej, został zniszczony. Mamy komponent. Zaawansowany komponent, trochę stali. I plastal, która płonie. Ugaś ten ogień. Fuck! Co jest? What the fuck? Czemu ten ogień cały czas wraca do... pełnej siły. Gamebook? W końcu! What the fuck? Co to było? Dobra, teraz zwierzęta z powrotem, te, które są wojownicze, mają podążać za swoimi właścicielami. Mega slow też? Jesus. Udało się, brawo! Jesteś takim debilem, że głupiego płomienia zgasić nie mogłeś. No widzę, po 5 latach zgasiłeś płomień. O Boże, to 700 watów zużywa? Damn Jesus. Nawet tyle energii nie produkujemy. Znaczy nie wiem, produkujemy 1000. Ale mamy tylko 590, tak jakby
Okej. Okay. I tak musimy stworzyć ten electric smelter, żeby móc przerabiać te wszystkie kawałki żelaza na żelazo. Animal starvation. Kaido znowu głoduje z jakiegoś powodu. Chyba to lubi. Jej, fortyfikacje obronne są gotowe. W końcu. Po prawie dwóch latach w tej grze. A, i to Kusaka, tobie mieliśmy znaleźć lepszą broń niż ten twój łuk. Dobry pistolet, załóż go. Czy ty idziesz rozłożyć zbroję? Chwila. A, bo ona jest normalnej jakości. Powinny być trzy zbroje. Czy ty już jedną rozłożyłeś? Okej. No dobra. W takim razie musisz zrobić dwie nowe zbroje. No problem. No właśnie widzę, już się za to zabierasz. Ciekawe, czy mamy dostatecznie dużo żelaza na dwie zbroje. Nikosia rozmawiała o pięknych ludziach z Piotrkiem. The fuck? Nie. Okej. Okay. Przeszło wszystko z powrotem. Dobrze. Ktoś gdzieś poluje. Gertruda poluje. Niezłą ma obstawę. Piotrek jest wycieńczony. No to idź spać. Drzewo się nagle pojawiło znikąd. To wymaga stałego podpięcia do prądu? Czemu nagle tracimy 110 W?
A, bo electric smelter też wymaga stałego podpięcia do... do prądu. Wyłączcie to w takim razie. Tailoring tylko 120 watów, to damy radę udźwignąć, ale ten electric smelter będziemy musieli załączać tylko niekiedy. Boom. Wygląda na to, że niedługo skończymy kłaść dywany. Coś takiego. Mamy 540 sandstone'owych płytek, więc... Ile od nas będzie to wymagało? 1040, co? Może zacznijmy od kuchni. I od... pracowni. Idziesz spać wreszcie, Piotrek? Wycyckałeś się do zera, masz 0% energii. Dziwne, że jeszcze nie zemdlałeś. Wow, my już mamy 18 poziom konstrukcji. Jest znanym na całej planecie mistrzem. Nice. To nie jest podpięte do prądu? Rzeczywiście. Musimy pociągnąć trochę kabla tutaj w tę stronę. Okej, ale wybiła godzina 21, więc ja będę musiał zrobić save'a. Podziękować wszystkim za tą posiadówkę dzisiaj tutaj ze mną. I zapraszam jutro. Również o godzinie 19, jak wrócę z pracy, znowu sobie w coś pogramy. Nie wiem jeszcze w co. Może będzie dalej Rimworld, może będzie Tropico, może Crusader Kings, może Stellaris, zobaczymy. Miłej nocy, a dziękuję. Również życzę wam miłej nocy i dobranoc. Bye bye.